Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na niesłychanie popularny temat, o którym mówią i piszą wszyscy, a więc wypadałoby coś więcej o tym też wiedzieć. O wdzięczności. Wdzięczność jest magią. Mam tutaj na myśli oczywiście uczucie, a nie to, że okazujemy komuś wdzięczność w postaci mówienia na przykład dziękuję Ci bardzo za to, co dla mnie zrobiłeś, czy co mi ofiarowałeś. Mówienie dziękuję jest tylko uprzejmością, grzecznością. Wdzięczność jest uczuciem. Jest tym, co odczuwamy na poziomie serca. I to uczucie ma niezwykłą moc, dlatego właśnie mówię, że jest magiczne. Jest to energia, która powoduje przyciąganie do naszego życia większej ilości tego, za co jesteśmy wdzięczni. Dlatego wielu nauczycieli nazywa wdzięczność multiplikatorem. Oznacza to, że jeśli jestem wdzięczna na przykład za to, że otrzymuję od kogoś jakiś prezent, to będę tych prezentów dostawała jeszcze więcej. Jeśli jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, to wzmacniam w ten sposób swoje zdrowie. Jeśli jestem wdzięczna za pieniądze, nieważne ile ich otrzymałam, to przyciągam tych pieniędzy jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście działa tutaj właśnie ta piękna energia stworzona przez uczucie, a zatem nie słowa. Słowa są tylko nośnikiem tej energii. Chodzi o to, co czujemy. Dlatego właśnie wszyscy nauczyciele duchowi zalecają, żeby rozwijać w sobie tę umiejętność i ją praktykować. Prosperująca świadomość to człowiek, który potrafi odczuwać wdzięczność, który świadomie pracuje z tą wdzięcznością i dzięki temu może pomnażać w swoim życiu to wszystko, czego pragnie i potrzebuje. To, co przeszkadza w rozwijaniu wdzięczności. Po pierwsze, takie zwykłe, naturalne życie i takie zwykłe, nawykowe podejście do życia. No bo niektórzy z nas po prostu funkcjonują, cieszą się chwilą i nie zwracają uwagi, że wszystko, co jest dookoła nich, może być cudem. Może być powodem do wdzięczności. No właśnie, bo zobaczcie, jak najprościej rozwijać tę magię. Na przykład wstaję rano, otwieram oczy i czuję wdzięczność za to, że mam dwie nogi, dzięki którym mogę wstać z łóżka. Odczuwam wdzięczność za to, że mam oczy, dzięki którym mogę patrzeć przez okno na rosnące za nim drzewa. Odczuwam wdzięczność za te drzewa, za to słońce, które przenika przez firankę, za to, że jestem zdrowa, za to, że się świetnie czuję. No właśnie, my na to nie zwracamy uwagi. Po prostu wstajemy, patrzymy przez okno, idziemy sobie zrobić herbatę czy cokolwiek innego i w tym momencie życie po prostu się toczy. Tymczasem można być wdzięcznym za wszystko, czego dotykamy. I zauważanie, że wszystko jest darem, że wszystko jest cudem, naprawdę pomaga w rozwijaniu wdzięczności. Drugą przeszkodą w praktykowaniu wdzięczności jest oczywiście postawa roszczeniowa. No, to nie dotyczy już każdego. To dotyczy tych ludzi, którzy przyzwyczaili się do tego, że są cały czas wspierani, że wszyscy im pomagają. To są ludzie, którzy żyją z mopsu, którzy żyją dzięki różnym zasiłkom, którzy całkowicie zrezygnowali z odpowiedzialności za swoje życie. To są ludzie, którzy mówią, mi się należy i już. I w takim momencie, w takiej sytuacji oczywiście nie ma mowy o wdzięczności. Oczywiście ta roszczeniowa postawa może pojawiać się w różnych sytuacjach. Czasami ona wynika jakby też z takiego naszego rozsądkowego podejścia do tematu. Powiedzmy, że pracujemy intensywnie przez cały miesiąc, dajemy dużo swojej energii, a potem otrzymujemy wypłatę. I ta wypłata nas nie satysfakcjonuje. I to, co czujemy, to zazwyczaj, no właśnie, żal, gniew, pretensje, niezadowolenie. No ale dlaczego tak mało? Trudno w takim momencie pomyśleć o wdzięczności i o tym, że z takiego poziomu energetycznego odczuwanie wdzięczności za tę kwotę, nieważne jaka to jest kwota, nieważne czy jest adekwatna do włożonej energii, odczuwanie wdzięczności za tę kwotę sprawia, że mamy szansę w kolejnym miesiącu przyciągnąć tych pieniędzy o wiele więcej. No właśnie, jestem świadoma, że nie jest to proste. Nawykowo reagujemy gniewem, a nie wdzięcznością, skoro
ta kwota nas nie satysfakcjonuje. No tutaj trzeba pracować świadomie, czyli cokolwiek się w naszym życiu pojawia, cokolwiek do nas przychodzi, możemy odczuwać wdzięczność. Duchowi nauczyciele uczą nas między innymi odczuwania wdzięczności wtedy, kiedy przychodzą rachunki do zapłacenia. To też trudne. Jestem tego świadoma, że nie każdy chce i potrafi odczuwać wdzięczność za to, że musi zapłacić za prąd. Oczywiście tu chodzi o coś innego. Odczuwamy wdzięczność za to, że mamy ten prąd, tak? Że jest nam w domu ciepło. Za to wszystko, za to ten rachunek przychodzi. Na tym się skupiamy, to zasilamy myślą i przekonaniem. I wtedy rzeczywiście tworzymy tę dobrą energię, która przyciąga do nas dużo dobrego z otoczenia, od wszechświata. Można spróbować myśleć inaczej. Takimi metodami, które bardzo pomagają w rozwijaniu, w praktykowaniu wdzięczności, jest oczywiście po pierwsze dziennik wdzięczności, czyli codzienne, systematyczne zapisywanie wieczorem co najmniej 5 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, czy 5 zjawisk, za które jesteśmy wdzięczni. Bardzo pomaga też oczywiście pisanie tak po prostu, to nie musi być dziennik wdzięczności. Możemy każdego dnia w zeszycie zapisywać to wszystko, za co jesteśmy wdzięczni. Można pisać tych rzeczy 30, a nie 5, jak sugerują pomysłodawcy tego właśnie dzienniczka wdzięczności. Można też, tak jak mówiłam to troszkę wcześniej, po prostu wstając każdego dnia rano, starać się odczuwać wdzięczność za wszystko, czego doświadczamy. Za to słońce za oknem, a jeśli pada deszcz, to za deszcz. Za to drzewo rosnące za oknem, za to, że mamy koło siebie kogoś, do kogo możemy się przytulić. Za to, że mamy w lodówce coś pysznego do zjedzenia albo za świeże bułki przyniesione z piekarni. Zawsze, zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Jeśli będziemy na tym skupiać uwagę, to będziemy przyciągać tych dobrych, pięknych rzeczy jeszcze więcej. W ten sposób tworzymy swoją wspaniałą rzeczywistość. Spróbujcie.